Na pewno mi nie uwierzycie i pomyślicie, że jest reżyserowany. Zobaczcie, krokiecik. Cieplutki, gorący barszczyk i znowu mi przerwano. A mianowicie dostałem maila od crypto.com z informacją, że możemy w aplikacji crypto.com odbierać diamenty, a je następnie wymieniać na skrzyneczki, w których będą gwarantowane nagrody w postaci tokenów CRO. Myślę, że jest to coś, o czym muszę koniecznie nagrać wideo i się z Wami tym podzielić. Zaczynajmy! Witam Was na kanale Kryptopodróże, mam na imię Dominik i w tym nagraniu pokażę Ci, jak odbierać diamenty w aplikacji crypto.com. Jeżeli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. I szybko przypominam, pamiętaj, to nagranie to nie jest proda inwestycyjna, muszę robić to szybko, bo krokiecik czeka. Zaczynajmy! Na samym początku, aby móc korzystać z tej opcji, musisz sobie założyć aplikację crypto.com. Link do niej znajdziesz oczywiście w opisie tego nagrania. Więcej o firmie crypto.com, o giełdzie, o całym ekosystemie, o tej aplikacji mówiłem w nagraniu, który widzisz teraz w górnym prawym rogu, a więc tutaj tego poruszać nie będę. Giełda oferuje nam różnego rodzaju bonusy, nawet $50. Aplikacja daje nam $25, ale tak jak mówię, wszystko znajdziesz właśnie w tym nagraniu. Możesz zgarnąć tą darmową kasę, ale tutaj powiemy o diamentach. Przejdźmy na ekran mojego komputera, pokażę Ci, jak je odbierać. No i jak już macie zainstalowaną aplikację, otwieramy sobie tą aplikację, zjeżdżamy troszeczkę w dół i klikamy Missions. Kilkukrotnie klikamy w niebieską strzałkę, następnie zapoznajemy się z zasadami, jeżeli się z nimi zgadzamy, zaznaczamy ten box i klikamy Continue. No i tutaj mamy instrukcję, jak obsługiwać ten panel. Kilkukrotnie kliknijcie w ekran swojego telefonu. No i u góry po lewej stronie mamy podaną informację, ile posiadamy na ten moment diamentów. Po prawej stronie mamy możliwość zakupić skrzyneczki oczywiście za te diamenty. No i poniżej mamy możliwość wykonywać misję. Klikamy Get Started i pierwsza misja rozpoczęta. I tak naprawdę to już wszystko, misję mamy wykonaną, tutaj za wiele robić nie musieliśmy. Kolejną misję będziemy mogli wykonać za 13 godzin i 9 minut. Nie wiem, czy ona będzie wyglądała tak samo, czy będziemy mieli jakieś zadania do wykonania. Natomiast tak to wygląda na chwilę obecną. Wyskoczy nam taka informacja, klikamy OK, klikamy Redeem Now i zobaczcie, jest tutaj informacja podana, że ten diament jest ważny do 16 listopada. OK, czyli do tego terminu musimy ten diament w jakiś sposób użyć. Klikając Go to Store, otworzy nam się kolejna zakładka i jest informacja, że aby otworzyć taką skrzyneczkę, w której znajdują się CRO, musimy posiadać 25 diamentów. I teraz pokażę Wam, w jaki sposób jeszcze można zdobywać te diamenty oprócz tych prostych zadań. Zobaczcie, tutaj jest podana informacja, możemy zdobyć 5 diamentów oraz możemy zdobyć 60 diamentów. Jeżeli zrobimy jakiś trade przykładowo na $20, wówczas dostajemy 5 diamentów i tutaj też mamy czas, który pokazuje nam, jak często możemy taką zamianę robić, ok? Czyli nie możemy tego robić po prostu kilka razy pod rząd, musimy odczekać określoną ilość czasu i kolejne zadanie, w którym możemy zgarnąć aż 60 diamentów, czyli tak naprawdę będziemy mogli otworzyć już na wstępie od razu dwie skrzyneczki, no ale tutaj musimy zrobić trade, czyli kupić albo sprzedać kryptowaluty warte $500. Ale to oczywiście nie wszystko, oprócz tego, że mamy możliwość otwierać skrzynię, w której znajdują się darmowe tokeny CRO, mamy również możliwość zgarnąć $500. 10 osób w zasadzie ma możliwość zgarnąć taką kasę. O tym informowałem Was na grupie telegramowej Kryptopodróże. Co konkretnie musimy zrobić? Otworzyć taką skrzynię do 15 listopada, ok? I jeżeli tak zrobimy, podzielić się tym na Twitterze. Tutaj mamy więcej informacji podanych. Obserwujemy konto crypto.com na Twitterze, postujemy screenshot z tego, że otworzyliśmy box, to tam się znajdowało, następnie oznaczamy tagiem crypto.com missions, oznaczamy trzech znajomych, pamiętajcie, to musi być taki znajomy, którego Wy obserwujecie, jak i on obserwuje Was, to nie może być jakaś przypadkowa osoba, bo Wam wówczas mogą tego nie zaliczyć, no i wówczas mamy szansę zgarnąć aż $500 w tokenie CRO, jeżeli oczywiście zostaniemy wylosowani, tak, to będzie losowanie, 10 osób zgarnie taką kasę, warto to zrobić, myślę, dać sobie szansę. Po pierwsze dlatego, że i tak coś w tej skrzynce będzie, dostaniemy jakąś nagrodę, więc odbieramy diamenty, a po drugie, tutaj do 15 jest jeszcze szansa dodatkowo zgarnąć $500. To jest dla mnie wow i na pewno z tego będę korzystał. Jeżeli jeszcze nie jesteście na grupie telegramowej Kryptopodróże, zachęcam Was, abyście sobie tutaj dołączyli, tutaj nie ma żadnego spamu, samo mięcho, jeżeli jakaś wartościowa informacja się pojawia, informuję osoby, które tutaj się znajdują w pierwszej kolejności, ok, a dopiero później, jeżeli mam czas, oczywiście nagrywam taki film. Mamy tutaj również podaną informację, na jakich parach tradeować nie możemy, czyli BUSD do USDC przykładowo, na nich takie transakcje się nie liczą, czyli dla przykładu, jeżeli nie macie żadnych środków tutaj w tej aplikacji, wystarczy, że wyślecie sobie tutaj przykładowo Litecoina, bo ma on tanie opłaty o wartości 260, dajmy na to, dolarów, sprzedacie go do BUSD, następnie powrotem odkupicie i tutaj macie już łączny trade na ponad $500 i powinno Wam to zaliczyć. Za chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądało w moim przypadku. I zobaczcie, moje diamenty automatycznie pojawiły się tutaj w zakładce. Możemy kliknąć Redeem Now. Klikam.
Odebrałem 65 diamentów, klikamy go to store. No i zobaczcie, mogę odebrać box. Ok, klikamy buy mastery box, pay 25 diamonds. No i mam silver box, klikam sobie open i dostałem 0,6 CRO za taki box. Otwieram następny, bo mam jeszcze na to środki, pay. Tym razem bronze box, zobaczymy co on nam da, 0,3 CRO. Jak widzicie, tak to wygląda. Za diamenty dostajemy CRO. Jak widzicie, wszystkie misje mam wykonane. Tutaj mam czas, ile muszę odczekać, aby móc robić to ponownie. No i oczywiście mogą w przyszłości pojawić się inne, a więc obserwujcie, zaglądajcie tutaj często, bo może pojawi się jakaś okazja, której będziecie chętni chcieli skorzystać. Ja to zrobiłem już teraz po to, aby dać sobie szansę skorzystać z opcji $500 dla 10 osób wybranych osób. Jeżeli opublikuję informację o otworzonej skrzyneczce na Twitterze, i właśnie teraz to zrobię. Wyłączamy. No i teraz musimy napisać wiadomość. No i mój tweet wygląda w ten sposób. I just opened the first box in crypto.com app. Musicie spróbować do zgarnięcia nawet 1100 tokenów CRO. Ważny jest hashtag crypto.com missions. Działamy, nie śpimy. Oznaczyłem 3 osoby, które również mnie obserwują, bo to jest bardzo ważne. Dodałem zdjęcie i klikamy tweet. Dodam jeszcze dla pewności kolejne, bo nie wiem, czy tak naprawdę trzeba dodać to zdjęcie. Mamy to. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że będziecie na co dzień korzystać z aplikacji Crypto.com, odbierać tam diamenty, je z kolei wymieniać na skrzyneczki, w których znajdują się darmowe tokeny CRO, a z nimi możecie robić co chcecie, albo sprzedawać, wymieniać na inne kryptowaluty lub kumulować, tak jak ja zamierzam robić. Jeżeli ten filmik był pomocny, był wartościowy, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej, a ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej.